Czy jedna dawka szczepionki chroni przed nowymi wariantami? Badanie. Jedna dawka szczepionki Pfizera a nowe odmiany koronawirusa. Wyniki badań. Jedna dawka szczepionki przeciwko COVID-19 firm Pfizer i BioNTech może nie wywoływać wystarczającej odpowiedzi immunologicznej, by chronić przed nowymi wariantami koronawirusa, wynika z ogłoszonych w piątek wyników badań naukowców z Imperial College w Londynie. Osoby, które wcześniej przeszły łagodną lub bezobjawową infekcję SARS-CoV-2, po przyjęciu pierwszej dawki preparatu uzyskały większą ochronę przed nowymi wariantami, wynika z badań brytyjskich naukowców. Reakcja immunologiczna po pierwszym zastrzyku u osób, które nie przeszły zakażenia, była słabsza, przez co takie osoby są potencjalnie bardziej narażone na infekcję nowymi wariantami, w tym odmianami po raz pierwszy wykrytymi w Wielkiej Brytanii B.1.1.7 i Republice Południowej Afryki B.1.351. Badania kierowane przez naukowców z Imperial College analizowały wytwarzanie się przeciwciał u pracowników brytyjskiej służby zdrowia zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki firm Pfizer-BioNTech.